Cześć wszystkim, z tej strony Lija, witam Was bardzo serdecznie w kolejnej solucji. Dzisiaj Mateusz ogłosił, że do Margonem został wprowadzony nowy quest, który umożliwi wykonywanie dobrych uczynków i musimy przeprowadzić takie dochodzenie, więc zaczynamy sobie w biuletynie Widhan. Znajdujemy kartkę i teraz mamy poszukiwanego ducha świąt. Dostaliśmy fragment mapy i musimy rozkminić, co ta mapa prezentuje. No i teraz musimy porozmawiać z kimś, kto jest tutaj obok, więc rozmawiamy z Bartem Grantem. On mówi, że nie wie, o co chodzi, ale żebyśmy zapytali strażników. Pytamy jednego strażnika, pytamy drugiego strażnika. Oni też mówią, że nie wiedzą, o co chodzi, ale żebyśmy sobie poszli do karczmy pod rozbrykanym niziołkiem, dlatego że tutaj ludzie coś mogą wiedzieć. No i tutaj generalnie możemy porozmawiać właściwie z każdym, a nawet jeśli porozmawiacie sobie ze mną, to tutaj z Mukiem powiemy jakąś tam wskazóweczkę, ale generalnie chodzi o to, żeby porozmawiać z włościaninem Filipem. I tutaj dajemy mu mapę i on nam mówi, że kojarzy te miejsca, że kojarzy tą mapę, że w Werbin widział taki sam biuletyn, taką samą kartkę przyczepioną do biuletynu w Werbin, więc lecimy sobie do biuletynu w Werbin. Przepraszam, że mam dzisiaj taki dość dziwny głos, ale się troszeczkę rozchorowałam. Niestety już zima jest, śnieg pada, więc łatwo teraz o chorobę. Dobra, i podchodzimy sobie do biuletynu w Werbin i mamy drugi fragment mapy, też tutaj nam pokazuje jakieś wejście, jakiegoś bladawca. I teraz musimy porozmawiać z okolicznymi osobami. Aha, tutaj mamy Utusi Questa, więc nie porozmawiamy z nią, ale ze strażnikiem porozmawiamy. I strażnik nam mówi, żebyśmy poszli do kartografa Slina z Karkahan. Wchodzimy sobie do kamienicy Slina i tutaj rozmawiamy sobie z nim. Pokazujemy mu tą mapę i on nam mówi, że podobne kopalnie widzi w przedmieściach Karkahan, więc musimy udać się do przedmieści Karkahan i tam do jednej z kopalni. Aha, i tutaj jest bardzo istotne, póki jesteście jeszcze w Karkahan, kupcie sobie od razu rację żywnościową, żebyście na przykład u Esmerili w Idhan można ją kupić. Gdy już mamy racje żywnościowe i już wiemy, co dalej robić, to wchodzimy sobie w przedmieściach Karkahan do szybu Manchior. Machnior, Jezu, nie wiem, jak to się czyta. Jezu, pierwszy raz już przeczytałam tą nazwę na głos i czuję się dziwnie. Wchodzimy sobie po prostu do tego szybu, który jest po prawej stronie i tutaj na pierwszym poziomie będziemy mieli górnika. W ogóle powiem Wam, że ja już zaczęłam czuć klimat świąt, a Wy? Jakoś tak już mam w domu choinkę, w sensie nie choinkę taką, wiecie, wielką, tylko taką mini choineczkę i jakoś tak czuję teraz klimat świąt. Dobra, pytamy się go, czy ma kawałek mapy. On mówi, że ma i wymienia go z nami za rację żywnościową, więc gdybyśmy tego nie mieli, to musielibyśmy chodzić. No i teraz musimy ponownie wrócić do Slina w Karkahan. Rozmawiamy ze Slinem, mówimy mu, że mamy fragment mapy. I teraz on nam mówi, że musimy udać się do Doliny Rozbójników i tam poszukać kolejnej wskazówki, bo może tam będzie kolejny fragment mapy, więc no nie ma na co czekać, lecimy sobie do Doliny Rozbójników. Wchodzimy sobie do siedliska nietoperzy, ja wchodzę tutaj od strony poziomu 5 i wchodzimy teraz sobie na poziom 3 i tutaj znajdujemy kartkę wetkniętą w skałę, więc wyciągamy sobie kartkę i nam ta kartka mówi, że to, czego szukamy, jest pod kamieniem. I tutaj mamy kamień i tutaj mamy ostatni już fragment mapy, który wygląda w ten sposób, pokazuje nam szczury i teraz musimy jak najszybciej oddać to Slinowi, więc lecimy sobie do Karkahan i teraz po prostu Slin... O, ktoś już ma strój choinki z poprzedniego roku. Ojej, ale świątecznie się zrobiło, naprawdę. Ja nie mam nic świątecznego, mam jedynie dyniaka z Halloween jeszcze i mam jeszcze strój z Halloween.
Więc dobra, ja będę taka halloweenowa teraz. Mi to wszystko zostało, nie będę miała później kiedy tego nosić. I generalnie sobie już wracamy do Slina. Dajemy mu ten fragment mapy i musimy poczekać 5 minut, żeby on ten kawałek mapy przykleił. Więc widzimy się za 5 minutek. Po około 5 minutach wracamy sobie do Slina. Otrzymujemy od niego sklejoną mapę, która przedstawia nam, jak to Slin powiedział, fragment wioski łowców. Jaskini łowców. Fragment jaskini łowców, a jaskini łowców odnajdziemy sobie w Idhan, więc lecimy sobie do Idhan. Jaskinia łowców jest tak tutaj w prawym górnym rogu, tak tutaj poza murami miasta. Wchodzimy sobie do niej, lecimy sobie na pierwszy poziom po drabince. I jesteśmy tutaj, tutaj mamy magiczną aurę, dotykamy ją i jesteśmy na tej mapie, którą widzimy tutaj na mapie. Jakkolwiek to nie brzmi, rozmawiamy z duchem świąt, który przypomina Kahir bodajże. I sobie tutaj rozmawiamy, tutaj generalnie wychodzi na to, że jesteśmy dobrym człowiekiem. I teraz po prostu ten duch świąt będzie nam zlecał questy. I to na tej samej zasadzie, jak zleca nam questy Raela, po prostu, że codziennie będziemy mieli do wykonania dobry uczynek. I co, jak to? Dlaczego nie mogę? Pewnie od 20 poziomu. Dlaczego mam odpocząć? Ja dzisiaj nie zrobiłam żadnego zadania. To jest niesprawiedliwe i... O ja, ale przykre. Na Terhunie mi się od razu udało. Na Terhunie weszłam i... Nie, ja nie wiem, ja muszę to rozkminić, bo to jest dziwne. Chyba, że... No ale mam 30 poziom. Dziwne, nie wiem. Dobra, nie wiem, zobaczę. Zobaczę, jak to działa. Ale generalnie to by było na tyle. Mam nadzieję, że questik Wam się podobał. Znaczy solucja, bo questa autorem był Mateusz i zapraszam Was serdecznie na fanpage, dodawanie łapek w górę, w dół, komentowania, wiecie, te typowe teksty, które mówi każdy youtuber, więc trzymajcie się, cześć!